Damian Grabowski, zanim ponownie spełni się w roli sędziego przed X-Cage i Extreme Cage 6, witam. Witam bardzo serdecznie. Chciałbym wyjaśnić tę plotkę, że nie porozmawialiśmy ostatnio po gali, ale sam powiedziałeś, że jeżeli będzie o czym. No i tak w zasadzie, wiesz, jak to polscy zawodnicy nie lubią rozmawiać po porażce i tak uznałem i po prostu zostawiłem cię w spokoju. Chociaż bardzo chciałem, naprawdę. Nie bardzo. Było o czym rozmawiać? Ja myślę, że właśnie było o czym rozmawiać. Uważam, że było, ale w twoim... To często się nie zdarza. Więc było o czym rozmawiać. Zgadza się, ale kiedy ty mówisz, że wiesz o co chodzi, miałeś co innego na myśli, mówiąc to. Dobrze, to był żart. Okej. Więc jesteśmy teraz, poczekałem właśnie specjalnie, kiedy ochłoniesz. Przede wszystkim tutaj o roli sędziego. Powiedz, może, ja wiem, że często sobie to, tobie się zdarza, no, raz na jakiś czas, tak, że jesteś... No, często nie, mniej więcej raz na rok, raz na pół roku właśnie tutaj jestem już któryś raz z kolei. Bardzo dziękuję organizatorom za to, że mnie zapraszają. Jest zawsze bardzo fajna atmosfera, lubię tutaj przyjeżdżać, lubię sędziować w tym oktagonie. No, cieszę się, że mogę to też robić. Czy sądzisz, że doświadczenie fighterskie właśnie pomaga tobie w wypełnianiu roli sędziego? Na pewno tak. Myślę, że z racji tego, że jestem, powiedzmy, że tam gdzieś trochę rozpoznawalny, to też organizatorzy do tego mnie zapraszają. Mhm. Czy to, kiedy mówiłeś, że jesteś teraz bardzo zmotywowany do walki, to tak naprawdę to mówisz to szczerze, że tak jesteś, wiesz, mega zmotywowany, czy to po prostu tak, wiesz, może ktoś chciał to usłyszeć? Wiesz co, nikt tego nie chciał usłyszeć, no bo... Myślę, że twoi fani by chcieli. Ja po prostu wyciągnąłem wnioski i nie byłem sobą w tym dniu. Wyszedłem łagodnie nastawiony do tej walki i jak schodziłem, to przez kilka następnych dni było mi po prostu głupio. Za moje podejście, za moją postawę i no, trzeba to zmienić. Wiadomo, że ja się z jednej strony cieszę, że tak się stało, bo wcześniej wygrywałem walki. Wiadomo, że po wygranych walkach nie wyciągasz wniosków. A po przegranej walce gdzieś są jakieś przemyślenia, rozkładasz to wszystko na czynniki pierwsze i podejście, i przygotowania, i dietę, i trenerów, i treningi, i sparring partnerów. I to wszystko zostało rozłożone na czynniki pierwsze i wiem, co zmienić, żeby w przyszłości było dobrze. Dlatego uważam, że raz na jakiś czas, raz na 5 walk, raz na 6 walk, taki zimny prysznic jest bardzo potrzebny. Jest nawet lepszy niż taki ciąg zwycięstw bardzo długi. Wiem, że to jeszcze nie jest ustalone, ale byłem zaskoczony, że tak szybko pojawi się coś o twojej kolejnej walce w M1 Global, czyli Sergiej Charitonow. Cały czas rozmawiacie jeszcze o tym, ustalacie warunki. Chyba super walka, moim zdaniem. Tak, no właśnie, tak troszeczkę szybko to nastąpiło, prawda? Że teraz, powiedzmy, że jest... Nie trenowałem, jestem w takim roztrenowaniu, to nagle boom, taki grom z jasnego nieba. No ale no co? Zbieramy szyki i idziemy do przodu. Nie ma co się patrzeć do tyłu. Od poniedziałku zaczynam mocny trening, jeżeli informacja się potwierdzi, bo na mailu nie mam potwierdzenia oficjalnego, ale no, wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią o tym, że to będzie. Właśnie gdzieś przeczytałem jedną z takich wypowiedzi, gdzie powiedziałeś właśnie, że ty chcesz tego powrotu i że może być nawet Sergiej Charitonow. I tak to słowo nawet przy Sergieju Charitonowie, bo to jest gwiazda, no to jest weteran, to jest legenda jednak MMA, Pride FC i tak dalej. To nawet to było przypadkowe, czy tak, no nie wiem. Wiesz co, ja nie wiem, tu czepiasz się słówek. Troszeczkę. Po prostu powiedziałem może nawet, nie pamiętam, generalnie no jest to mega dobry zawodnik, więc... Chciałem tylko to wyjaśnić. Więc tak. Walczyć z nim to na pewno jest zaszczyt i co by się nie działo, tutaj trzeba po prostu wyjść, podnieść rękawice i stanąć do walki, no i tyle, no i wiesz, nie jest wstyd gdzieś tam... przegrać o najwyższą stawkę z najlepszymi na świecie, a on się do takich zalicza, aczkolwiek zrobię wszystko, żeby tą walkę wygrać, no bo wiadomo, że jest uderzaczem, na ziemi radzi sobie troszeczkę słabiej, a ja chyba jednak wrócę do korzeni po prostu i będę katował to, w czym jestem najlepszy. Wydaje mi się, że ta walka ma potencjał z racji właśnie nazwiska też Sergieja Charitonowa, nie ujmując tobie, ale za każdym razem, kiedy Sergiej walczy, to na całym świecie o tym piszą, więc na pewno. Nie zależy mi na tym, żeby o tym pisali, zależy mi na tym, żeby tą walkę wygrać, wiesz, ja już nie chcę udzielać przed walkami wywiadów, mówić o walce, bo to, widzisz, chociaż mi. To nie działa. To później z tych takich wywiadów i tego, że ja ciągle powtarzałem, że ja nie chcę tej walki, że jesteśmy kolegami, że to gdzieś w tej podświadomości mi się zapisało, że ja tej walki nie chcę, ja do tej walki wychodziłem tak, jakbym tej walki nie chciał, a ja mam właśnie, kurwa, tej walki chcieć. I wychodzić do tej walki tak, jakbym tę walkę chciał i chciałbym wygrać z każdym, z kim walczę. To ja będę ci podnosił zawsze ciśnienie, bo wiesz, że trochę potrafię. Także. No ty akurat mnie tak pozytywnie bawisz, a właśnie. Nie podnosisz mi ciśnienie. Bardzo dziękuję, bo właśnie no. Tak próbowałeś mi na siłę dokuczyć, ale nie wychodiło ci właśnie... Nie, ja nie dokuczam na siłę. Nie, właśnie wiem, takie sytuacyjne dokuczanki, właśnie. Wiesz, sytuacyjne dokuczanki. Doceniam. Super, bardzo się cieszę. Bo się spotkałem z gorszymi. Żartuję.
sytuacja kontraktowa, właśnie to, że też mówiłeś o tej walce, że nie chcesz, o M1 Global też tak trochę krytycznie, no to co? No nie, a jak mam o nich mówić, jak mam pas i biję się raz na rok? Więc teraz nie będę miał pasa i będę, mam nadzieję, walczył, widzisz, już jest 2 miesiące mi, a ja już mam walkę, więc po co mi ten pas? Mhm. Wiesz, miałem pas, biłem się 11 miesięcy temu, a teraz nie mam pasa i już mam 2 miesiące i już mam walkę. Już z Polski do mnie organizacje dzwonią i proponują mi walkę, więc dla mnie to jest piękne. Więc jak to z których Polski? Nie mogę powiedzieć. Jak to tak ma wyglądać, to ja nie chcę mieć pasa. Ja po prostu chcę być bez tego pasa i chcę się bić co 2 miesiące, bo ja mam już swoje lata. Nie? To chciałbym zobaczyć, co powiesz po na przykład 4 wygranych walkach z rzędu, jak ci zaproponują walkę o pas. Wiem, że to jest odległa przyszłość. Nie wiesz co, Marcin musi ten pas utrzymać przez ten czas, kiedy ja będę walczył, stoczę 4 walki, prawda? On też może stoczyć tych walk trochę i wtedy zobaczymy. Czas pokaże. Na razie trzeba trenować i trzeba robić swoje. Dobrze, życzę. Idziemy do przodu, nie patrzymy się do tyłu, ja zapomniałem o tym, co było i naprawdę myślę, że będzie dobrze. A w samej kwestii tej walki, ponieważ to będzie pierwsza gala M1 w Pekinie, czy na tobie jeszcze robi takie podróże, takie egzotyczne podróże, robią wrażenie, jakiś taki aspekt, że wiesz, no w Chinach i w ogóle? Nie, robi na mnie wrażenie zmiana czasu zawsze, wiesz? To wiem. I to jest najistotniejsza rzecz, na której się trzeba skupić i na tym, żeby szybko się zaadoptować, a to czy to są Chiny, czy to jest Japonia, czy to są Stany, czy Kanada, to już nie robi wrażenia. Dobrze, życzę dzisiaj w takim razie samych udanych decyzji sędziowskich. Dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkich fanów, pozdrawiam sponsorów, Pitbulla, Jaromax, firmę Klassen. Trzymajcie kciuki i widzimy się w listopadzie. Dziękuję.